Siema, tutaj jest Partia TX, a dzisiaj gramy sobie Lee Sinkiem, po prostu Lee Sin, tak? Pewnie widzieliście już ten ironiczny tytuł i tą miniaturę, które są bardzo dobre. Zabijamy go. Serio. Myślałem, że go zabijemy, typie. Dobra, muszę teraz cofnąć. Jezu. A myślałem, że to lepiej wyjdzie, bo myślałem, że. A nie wiem, co myślałem, pieprze to. Ostatecznie Kimo zabił. Ja pieprze. Także no, widzieliście pewnie ten tytuł. Znaczy, uznałem sobie, że chcę zagrać sobie Alicinkiem. No, także zostawcie ocenę, zostawcie suba, to klasycznie. No, także widzicie, co tu się dzieje. O kurde, Eko ma chyba 2 kile, ta? Tak, 2 kile Eko. Jeden kill Teemo, jeden killaszka, także wyszło porówno. Z tego, co widać. Mam nadzieję, że muzyczka jest ok. U mnie głośno w słuchawkach. Na OBS-ie pokazuje, że jest cicho. W sensie, że jest ok. Mam nadzieję, że tak jest. Bardzo chilloutowa muzyczka. No, weźmy sobie W. Także no, zobaczymy co będzie za gierka. Mam nadzieję, że wyjdzie spoko. Taka gierka luźna Lisinem. W sensie, że wam też się będzie spoko to oglądało i w ogóle. To mam najbardziej nadzieję, że no. Ale tak to no. To niby taki ironiczny tytuł, ale jak gierka wyjdzie, to nie będzie takie ironiczne. No, nie. Dobra, weźmy sobie te mopki. Trochę w sumie HP mamy. Idę od razu na blue. Bo raczej listen postaram się coś pogankować. Jak to wyjdzie, to zobaczymy. No, najlepszy listen świata w końcu. Także no. Także spróbujmy coś zrobić. Nagrywa się wszystko? Tak, pięknie jest. Dobra, weźmy sobie blue. Zesmajtujemy to i polecimy dalej. Dobra, mamy trzeci level. A wejdziemy na topa. Może coś wyjdzie. Oni mają Rengara na dżungli. Mam Wardy. O kurde, co to było? Nice. Najlepszy Lee Sin na świecie. Znaczy, to było gówniana akcja i nie wiem, czemu się tak podnieciłem. To była zwykła akcja, którą Lee Sin pewnie się robi 10 tysięcy razy dziennie. Taki typowy gracz Lee Sina. Ale czemu nie? Siemaneczko. Wydaje mi się, że jestem gównem. Jestem gównem! Macie rację. Każdy, kto to widział, wie, że jestem gównem. A, to nic nowego. Budka, no dobra, właśnie tego budka. Tylko trochę lipa, no. Ale Jezu, bo tak słaby. No dobra. Potrenujemy tymi wardzikami. Mogą sobie odpalić ten tryb, nie wiem jak on się nazywał. Wydaje mi się, że to jest Creative, bo w Minecrafta kiedyś się grało, to się wie jak się nazywał ten tryb, na którym się nic nie kończyło. Chyba Creative. Także no, tutaj jeszcze takie coś jest. Jakby ktoś nie wiedział w sumie jeszcze. Tylko, że na nowym kliencie. O, jakby ktoś tego szukał, to od razu podpowiadam. Kurde, nie miałem szans z tym Rengarem, bo go nie trafiłem z Q. Jestem takim ściekiem. Nie wiem w ogóle co ja tu zrobiłem. Ale dobra, no, pogankujemy sobie. To będzie filmik o gankowaniu. Lisin, jak powinno się gankować? Ciebie tak, jak to zrobić, to trzy filmy. Rzucaj mi tą latarnię. Pięknie, pięknie. Pięknie, no jaka łatwa, tak rozgrabujesz go? Typie, myślałem, że to zrobisz.
Dobra, piąty level to coś. Użyjmy sobie podka, zróbmy sobie golemy dla wyleczenia się ze smite'em. No i zagankujemy coś znowu. 2-1 jak na razie, spoko. Dobra, weźmy to gówno. Uznałem, a chce mi się zagrać w sumie tym Lisinem. Ludzie i tak chcieliście go chyba coś tam zobaczyć. Ja, w moim wykonaniu w sensie. Nie polecam kanału tego do oglądania Lisina i nauki gry, ale... Ale w moim wykonaniu można zawsze zobaczyć takiego losenka. Idę tam. Aha, widać mnie przecież. Jestem nienormalny, czy jak? Hehe, co typie? Dobra, Rengar gdzieś tam się wycofał, nie wiem gdzie do końca. O Jezu, a nie widziałem mnie. Chyba mnie nie widział. Ten ma już szósty, ten też ma szósty niby. O Boże, jak to było złe. Po prostu wszedłem na mida, no myślałem, że on będzie tutaj się wychylał bardziej. No dobra, zróbmy sobie to i nie wiem, czy się cofnę. Dobra, mamy 3-1. Także jak na razie tytuł się sprawdza co do filmu. Muzyka jest niby dobrze. Piąty level, przydałoby się mieć już ten szósty. O, najsik. Pograł go Echo. Dobra, spoko. To jest, nie mam tego? Jezu, wziąłeś te typie. Chyba. Skrabujesz to? Nie, dobra, nie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie, nie wyjdzie. A cofnę. My jesteśmy na tej całej tym? Nie. A co zostanę tu w sumie? A czemu nie? Może się wbijam pod preta pod tego typu. Stop it. Co stop it? O Jezus, ty. A moje Q i jego grab to połączenie wielkiego gówna. Przejdę się tu. O Boże, Echo padł. Nie ma szans. A nie, czekajcie. Ale nawet ładnie. Czekajcie, chyba obroni mi da. Albo nie, czekajcie. Zrobię tak. Boże, to że mu grał. Czy ja bym go mógł pokonać tak po prostu? No chyba nie. Jest dobra, wziąłem jednego chociaż. On wziął moje blue? O Boże, on ma blue, ale końcówkę, więc raczej nie moje. Idę, idę. Siódmy level ma ten Rengo. Boże, trash z teleportem, czy mi się wydaje? Boże, świat, trash z teleportem. Czy jestem głównym, czy mi się wydaje? O Jezus! Chyba niepotrzebny flash. Chociaż nie, mógł mnie z basic ataka niby zabić. Nie wiem. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie i tyle. To sobie jeszcze zrobię szybko. W sumie sporo hajsu. Black Cleavera sobie polecimy na chyba drugi ten. Zrobię sobie jeszcze to. Dobry w sumie clear nawet w tym listie jest. W sensie, no nie, no. Ma dobre ganki clear w takim. Żebym tu jakiegoś gówna nie powiedział i będzie potem. Dobra, co ten gość robi? Hard to hard for bard. Aha, czyli widać, że jakiś mainik z rankę dzików. Bardzik jakiś, okej. Okay. Czekajcie.
No to sobie wezmę to. Chociaż no butek mi nie jest chyba aż tak potrzebny tak naprawdę jeszcze na Lissinie. Także weźmy sobie to. Mam w sumie trochę AD, trochę będzie cooldownu, mam 35% AD z góry. O kurde! No prawie zrobił tego Rengara. Prawie. Słuchajcie, gdzie on będzie szedł? Pewnie będzie szedł albo cofał, albo co ma robić. Nie, przejdę się na bota. Raczej tego gościa tu nie ma. Ten zużył tego. O Boże, święty, pan miał to głupo. Ulta, serio? Ja się przejdę, zobaczymy, czy go zabiję. Chodźcie. No 8 level tym Rengarem. Wygrywam miażdżkę. No niepotrzebne. Zgrabuj ją, typie. Czy zgrabujesz to? O ja pieprzę. O Jezus, to Q to było... Perfekcja tak zwana. Ale lecę w nią i tak. Lecę w nią, elo mordeczki. O Jezu, skoczy ten Rengar z krzoków. Błagam. Dobra, przeżyłem. Jakie łatwe to jest. Yes. Ale Reda mi zabierze brud. O Jezu. Reda mi zabierze. No nie, nie ma co tam iść. Znaczy on bierze tego Reda. Ha! Ale mu wpieprzyłem! No tego się nie spodziewałem. Ale dobra, spoko. No ładnie wyszło. Znaczy nie, poczekajcie jeszcze raz. Powinienem to cofnąć, przerobić w programie i tak. Powiedzieć to. Przecież ja wiedziałem, że on tam będzie, tak? Ja mu jaka coś pomogę. Nie tam jaka wyrównana walka w topku. Dawaj ty to. Boże! Nie zaskoczył mi. The fuck? Nie zaskoczył mi ten pajac. Rengar tu raczej nie będzie erkował. Boże, erkuje. Zabij go, błagam. Ha! Nie musisz. No, jednak ten Lee Sin dobry nawet. To nie jest clickbait nawet ten tytuł. I co wy na to? Hejterzy. O ile coś są. Dobra. To teraz już cofniemy do się. Chociaż pierwsze te cofanie. Wezmę sobie szybko to. No trochę mi brakuje, 1250 i raczej, no nie mam full AD team, poza tym Teemo niby, no ale czy tego Teemo trzeba w ogóle wliczać w cokolwiek? A raczej to główne się nie klasyfikuje do żadnej grupy. 500 golda, a ten Black Cleaver 950. No w sumie będę miał sporo cooldownu, bo będę miał 35%. To jeszcze sobie polecę Speed Visit, ono chyba daje 10, tak? Nie, po co mi spieczywizy? W sensie, no dla Teemo niby, ale nie wiem. Co, czym, jak on się nafiduje? I czy w ogóle? Dobra, uciekamy. Znaczy ten Drake niby jest bez kontroli, że jakiekolwiek. Dawaj ty. Dawaj. Jedziesz, bo ty jesteś tankiem.
poszło. O Jezu. O Jezus Maria, co... A kurde! Nie widziałem tu Rengara nawet, jak on wpadł, tak się przejąłem tą walką. O Jezu, to było słabe. Ale olać. 6-2 tym lisinkiem już robię. Co za gościu, jak zamiata. Ale patrzcie. Czy nie, nie weźmiemy tego tureta. Znaczy, no, Rengar nie ma ulti. I Lis i Zed też nie ma ulti. O kurde, ten bot lane. To jest taki jakiś... Saraki, o, to jest dobrze. W sumie 1-4 ta ma niby 2-3, a tak naprawdę przegrywają tego bota i to mocno. Nie wiem, jak to możliwe w sumie. Ten Rengar, no ja go raczej nie zrobię. On będzie szedł chyba tu, więc ja tam idę. O, bo nie będzie tam, możliwe, że on cofnął. Dobra, no nie ma co czyścić tym Lissinem, lecimy. Dawaj tego typa. Faluję. Tamten brud mi się tu uchował. Nie ma go tam. O kurde, jestem bogiem. W sensie nie jestem, ale nice! O Jezus Maria. O, on tam idzie. Czy nie, on idzie chyba na mojego reda. No Boże, to ja zużyłem smite, a gościu po prostu weźmie teraz tego. Nie, on tu nie ma, what the fuck? Gdzie on jest? Znaczy on pewnie poszedł mina bronić, bo tam mid się trochę spuszował mu. Się przestraszyło dziecko. Dobra, mamy full HP, Black Cleaver już niby jest. Polecimy sobie bardziej może pod AD tym lisinkiem, no nie wiem. A chyba sobie polecę bardziej pod AD tym lisinem, co ja się nie pieprzył. Idę tam. Jezus Mary, gdzie wy teraz będziecie siedzieć? Drake'a chcecie, co? Dobra, dawaj. I łatwo. Tomaszkę. O nie, nie wyjdzie. A w sumie ta Aszka będzie tu. Potem jakieś żywot, czy co? Wiesz, w ogóle jak poleciałem? To było dziwne w lui. To jest chyba blue. Ten z teleportem, to jest w ogóle jakiś, nie wiem, fenomen w dupę. O Boże, nie trafiłem go. Dobra, weźmy sobie tego. Weźmy sobie tego Teemo szybko. O fakt, zaltobowałem gierkę i teraz nic nie widzę. Dobra, już wszystko widzę. Weźmy sobie blue, bo tu nic nie mam za bardzo do wzięcia.
Dobra, weźmy sobie tego. No nie wiem, Zeda będziemy próbowali w sumie. Nie, Z nie wyjdzie. A ten? Ma multi. Ma multi i flasha. Próbujemy, o Boże. Jak on tu skoczy, to jest koniec. W sensie nie, no. Może to wyjdzie. Skończył mu się ulti? Gdzie on łaził tym ulti, debil? A tu nie ma Warta. Znaczy tego Tureta. Okay. Może z tym Darkiem coś spróbuję? Aha, on jest tutaj. No, cofnij chodź. Przeżyję to? Na chillku, Jezu, jaka łatwa ta gra. Boże, ludzie! Ten tytuł to jednak nie klikuje. Boże, jaka łatwa ta gra. Jak ona go zabije, to ja się załamę. Ta, ty głupia! A, to jest jednak ręga. Weźmy to. Pójdziemy bardziej pod AD. Może Hydra? Chociaż nie wiem, czy Hydra. Blood Trickster niby jest fajniejszy. Yawmut też jest spoko. To jest też spoko. Do któryś z tych itemów. Chociaż, czekajcie, ja mam 40 CDR-ów, to sobie wezmę tole jednak. No, weźmy sobie to. Dusk Blade'a. On chyba nawet spoko jest na tym. I następny już chyba będziemy lecieli pod tego, nie? Już pod tanka. Znaczy, Deadman Play to sobie zrobię. Chyba tylko tyle. Okej, okay, spoko. Red za 10 sekund, ale to będziemy coś próbować. To jest gierka taka, że wiecie, próbujemy tutaj coś gierczyć, a nie tam farmimy. Farma to jest dla takich. Nie, nie wyjdzie nic. Co on próbuje? Skoczy ty w kogoś, co on zrobi. Jest jak łatwa ta gra, możemy ją możemy kończyć. Ha! Mam 9-2, ludzie! The fuck? Nawet dobra gierka tym lisinkiem popykła, że tak powiem. W sensie, nie spodziewałem się, że tak dobrze. Chciałbym się zagrać lisinem o 4 nad ranem, jak kręcę ten filmik i mówię, dobra, zagramy. Bez żadnych full AD ani nic. A tu proszę bardzo. Jednak wyszło coś, co się dało będzie oglądać. Nawet. Boże święty, chociaż to żaden... Oj, tak padnę! Cep! Ta lotka zasrana. Nie mogę. Tak gówno mi rzucił w kark wieprzony i mnie ubił jak dzikiego zwierza. Kurde, cały protobelt w nic. Tylko jarki gość. A nie, on nie miał jarki, okej. Okay. Ten węgla. Dobry też. On żeś pomógł. Support, który spieprza, kiedy może. Sypie. Po co ty tego Baruna uderzyłeś, masz pół HP Petera? Ja pierwszy najlepszy trash, jaki w życiu widziałem. No ludzie, no tylko tyle mogę mi powiedzieć. On ucieknie? Nie, to są krzaki. Gdyby on to ugrał, to ja bym stracił wiarę w Rengara. O Jezus Mary. No mam 13 level, Rengar ma 14, ma wyższy ode mnie, chociaż mamy farmy prawie tyle samo. A staty mam lepsze od niego dużo. Nie wiem jak to możliwe, ale okej. Okay. Nie wiem jak ten Rengar ma 14 w takim razie. W sensie może za duże moby jest więcej expo. No raczej da i dlatego pewnie ma. Idę już na tego Drake'a, tylko sobie wezmę jeszcze to. Czekaj mi, czy Jax będzie tu szedł, jeżeli tak, to ja coś pomogę.
Ciekawe, czy ja tego Jacksa mogę. O kurde, teraz na pewno. Kurde, ładnie ogranie. O kurde. Mocno. O Jezu, przypadkiem Barda podstawiłem. No mocno. Muszę chyba oddać tego Drake'a, no bo no nie wiem, czy to coś z tego wyjdzie. Na pierwszej. Więc już myślałem, że to weźmie. Pierkę! Jezus. Już myślałem, że nie kliknie. Ja już go na straty spisałem. Najgorszy listen w historii. Boże. Najlepsza technika w moim. To było piękne po prostu. To tak miało wyglądać. Stałem inhibitor, dupa. W sumie nasz cały push poszedł na marne. No tak myślę, ale polecę sobie Deadman Plate'a tutaj. No i tu sobie coś polecam, że Hydrę. Al, no chyba Hydrę, ale Tom na HP może w sumie? No miał i tak dużo AD, bo i tak mam dużo AD w sumie. Tylko ten Infernal dużo by dał. Szkoda, że go nie wziąłem. Wzięły dzieciątka. Czy ja ze to zrobię? Jezu, ma 320 AD, no to raczej nie, no ale... Jakbym go tak sprzyczaił zaatakował? Sprzyczaj mam szansę. Widzi mnie? Może zużyję skillę? Padnie? Nie ma jaja. O Jezu, ty mnie zabije. O ja pieprzę, Q mi już minęło. O Jezu, już mogłem to robić. Boże, ta siwirka jest głównym. Deadman Plate, tak. No przyda się w sumie. Dużo im biją. Chłopy malowane. No Rengar sobie wziął po prostu split push. No. Znaczy nie wiem, czy to wygram jednak. Znaczy tracę już siłę tym Lee Sinem. Prawie zabiłem tego Zeda, no on jednak miał więcej tego AD, no i Letality miał sporo. Znaczy nie miał, Letality miał akurat tyle co jak. Ten Thresh w sumie jak tak gra, to mógł już pod statika pójść, chociażby coś robił. No ale dobra. Nie no, niby 3-5-12, więc w sumie nie są aż tak złe te staty. Ja mam 10-4-4, no ja mam akurat całkiem okej, okay, nie? Podniecam się tymi statami, widać, tacy pomyślą pewnie, o pierwszy raz zrobił 10 fragów na Lee Sinie, to mordy cieszy, zęby suszy na filmiku. Dobra, czekajcie, tam nic nie będę próbował, wezmę sobie szybko golemiki, tego chyba nie będę brał. Znaczy, spróbuję wziąć tą maszkę. O Jezus Maria, ten Teemo jak napieprzać zaczął. Szalony Teemek. Czy ja go dogonię jakoś? Czy on pobiegł w ogóle? On stanie w miejscu na 3 sekundy, już go nie widzę. Miałem co go gonić. A on tu jest, o Boże. O Boże, jeszcze to. Nie, dobra, ja nie skaczę. Teraz mogłem doskoczyć. Jezu, jestem debilem. Myślałem, że to zrobić. O Jezus, mam, że tam Rengar puszuje, ludzie. Ten split puszuje na 17 levelu już. Jest. O Boże, ten Rengar. No, Rengar cię to wykierował.
Nie mam szans z nim. No, late game się zaczął, no i co ja zrobię? Na gościu ma już 3 itemy, 4 za... A nie, zbudował itemu na dżunglę, dlatego tak dostaję w dupę. Czy to w ogóle są głośne dźwięki? Ciche są, okej. Okay. No tyle, tyle z gierki. Powiem tak, najlepszy list na świecie też miała porażki, tak. Także nie przejmujcie się. No ale jeszcze sobie pogramy listinkiem. Także tyle, jak się podobało, zostawcie suba i ocenę. I na razie.